Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj ze swojego lasu. Nie ma wiele co pokazać, bo jest mróz, trochę śniegu nawet, ale pomyślałem sobie, że pokażę Wam bardzo ciekawy okaz derenia świdwy. Ten okaz rośnie na takim gruncie porolnym na zboczu i ma około 30 lat i w tej chwili osiągnął już około 7 metrów wysokości. Jest tak wysoki jak sąsiadujące drzewa. Dereń świdwa to jest taki gatunek rodzimy, który nie jest niestety smaczny, tak jak dereń jadalny. Dereń jadalny, o którym opowiadałem wiele razy, który występuje na południu Polski, na południu Europy i dochodzi właściwie do granic Polski od strony Słowacji i Ukrainy, ale naturalnie w naszych granicach Polski nie występuje, a to jest nasz rodzimy. Dereń świdwa, który ma podobne liście, ale czarne owoce, których już nie widać. Ptaki je zjadły w tej chwili. Same gałęzie. Popatrzcie, jakie pędy. Ja mierzyłem na wysokości piersi. Niektóre mają 14-15 cm. Ja będę go tutaj hodował na jeszcze większy okaz. Sąsiadujące drzewa będę powoli usuwał po to, żeby właśnie go nie zacieniły, dlatego że dereń świdwa to jest gatunek w podszycie leśnym występujący często w lasach łęgowych, na takich jakichś zboczach też bogatych węglan wapnia, w suchszych zbiorowiskach, czasem w grądach przesiedlonych. Natomiast jest to gatunek częsty, ale no, rzadko spotyka się taki wielki okaz. Zawsze mi się podobają największe okazy danego gatunku, takie właśnie wyeksponowane, niewybiedzone, i to jest no niesamowite miejsce. On tutaj właśnie tworzy taki własny mikroklimat, własny cień, także nie ma żadnych roślin dookoła, bo daje aż tyle cienia dookoła. Dereń świdwa ma owoce niejadalne, one nie są jakoś bardzo trujące, ale są tak niesmaczne, tak gorzkie, że no nie da się ich jeść. Same pestki były używane do wytłaczania oleju, który był używany do oświetlania na przykład pomieszczeń. To nie w Polsce, gdzieś tam, nie pamiętam. Pokażę Wam liście. One opadły, ale jeszcze tu pojedyncze liście tego derenia są na ziemi. Taka właśnie nerwacja, jak południki na globusie. Bardzo charakterystyczna dla wszystkich dereni oraz dla kruszyny i szakłaku. Jak widzicie, w Polsce krzew, który ma właśnie takie listki, takie właśnie z taką nerwacją, gdzie nerwy jakby z powrotem wychodzą od nasady i potem zbiegają się znowu tutaj, nie rozgałęziają się. To właśnie jest albo dereń, albo też krzew z rodzaju właśnie frangula czy ranus, czyli szakłak i kruszyna. Odwrotnie, kruszyna i szakłak. Także dereń jadalny ma bardzo podobne liście, tylko ma sztywniejsze pędy, inaczej się rozgałęziają, jest bardzo porozgałęziane są te pędy, no i ma czerwone owoce i piękne żółte kwiaty na wiosnę, a ten dereń kwitnie później, takie białe kwiatostany, no dużo później niż dereń jadalny, już w środku wiosny. Mam nadzieję, że dobędę go przez kolejne kilkadziesiąt lat hodował i będą te pędy jeszcze grubsze. Podobno też owoców derenia świdwy używano jako barwnika do wina na Węgrzech. Po prostu niewielki dodatek właśnie tych jagód powodował, że to wino miało taki ciekawszy kolor, głębszy. Warto też wiedzieć, że młode pędy derenia świdwy są bardzo elastyczne, w przeciwieństwie właśnie do derenia jadalnego. I spotkałem się z osobą, która opowiadała, że tu na Podkarpaciu używano ich do wyplatania koszyków. Ale to trzeba by, tak jak wiklinę, ściąć tego całego derenia i czekać na takie młode, elastyczne witki. Popatrzcie, jak gruby w porównaniu do tej też 30-letniej czereśni, czy tego 30-letniego dęba. Tak? Naprawdę niesamowity. Jeszcze pokażę tego derenia tak ze mną, żebyście mieli właśnie porównanie wielkości. No całego mnie nie widać, ale powiedzmy, mogę, głowę mam dużą, także może to nie jest dobre porównanie. Natomiast powiedzmy do ręki widać, jaki jest gruby. No i tych pędów jest tutaj kilkanaście. A tu dla porównania pokazuję Wam pokrój zimowy derenia jadalnego.
taka kora jest tu starszych okazów lekko rudawa, łuszcząca się. Widzicie, silnie porozgałęziane gałęzie i już zawiązane pąki kwiatowe czekają na przedwiośnie, żeby zakwitnąć. Także zupełnie inny pokrój, ale liście bardzo, bardzo podobne. No i owoce też inne.